Siema, ja jestem Ziemniok i witam was w tym nowym odcinku lifehacków z TikToka. Dzisiaj będziemy robić te lifehacki, ale zanim to muszę wam coś pokazać. Ściana Ziemnioka. Chciałbym tutaj kogoś napisać, ale kredy nie mam. Dzisiaj między innymi zrobimy sobie pringlesy domowej roboty. Zobaczymy jeszcze, co znajduje się w Nutelli, a także zobaczymy, co pisak potrafi zrobić z wodą. Pringlesów zostało tylko 2 sztuki. Trzeba było coś zjeść przed odcinkiem. No i co? Zaczynamy od pierwszego TikToka. Obalam wiralowe lifehacki. Ponoć jak markerem do tablic. Pomalujesz jakiś kształcik. I puścisz wolną to wodę. To zacznie pływać. I z małymi kształtami. On TikTok, where someone opened a jar of Nutella, and then apparently you dig out this little layer right here. Okay, come on now. And there's a knife, but wait a minute. No i chyba wybrałem złego tutaj film, bo widziałem jeszcze jeden taki drugi, ale to było, nie wiem, tam była jakaś łyżka, coś takiego, także zobaczymy sobie, mam tutaj Nutellę, no oprócz niej cokolwiek, ale to chyba nie ma ten znaczenia. Biorę legendarną katanę ziemnioków, no i zobaczmy, co jest w środku. No, jak widzicie, nic pod tym nie ma. No, szukali nas, ale wcześniej. Nie, wcześniej słyszałem, że tutaj coś latało. Myślałem, że. Nie no. TikTok niezaliczony. Chipsy z obierek po ziemniakach. Tak wiem, brzmi to trochę dziwnie, ale uwierzcie mi, że smak jest naprawdę przepyszny. Po pierwsze musimy dokładnie umyć ziemniaki, a następnie je obrać. Później do obierek dodajemy 2 łyżki oleju, 2 łyżki sosu sojowego i mnóstwo przypraw. Całą listę macie tu poniżej. Wszystko następnie mieszamy. Ja pierwszy raz, kiedy się o tym dowiedziałam, o tym sposobie, trochę szczęka mi opadła, bo pomyślałam, kto normalny je obierki. Ale powiem wam, że ten sposób jest genialny. Są to jedne z lepszych domowych chipsów, jakie kiedykolwiek zrobiłam, bo są bardzo chrupkie i aromatyczne, a w piekarniku potrzebują jedynie 25 minut, więc zrobicie je szybko. Normalnie dotychczas najlepszy lifehack na tej serii, czyli robimy pringlesy domowym sposobem. Jak dobrze wiecie, pringlesy są z ziemnioków. No, tamta typiara robiła z ziemniaków, ale to nic, możemy zrobić z ziemniaków. Możemy zrobić coś takiego, tylko że z obierek. I to brzmi dziwnie, ale patrzcie, ona tam dosypywała byle jakich przypraw, też mam jakieś takie, mogę wam potem pokazać. No, mam tu jakiś pieprz czarny mielony. Kurkuma kamis, pewnie wszystkim bardzo dobrze znana, bardzo często w telewizorze. Papryka słodka, ona używała, więc ja też. Przyprawa do mięs. Majeranek i sól. Te wszystkie dodawam. Siemanko, witam w mojej kuchni. Siemanko, witam w mojej kuchni. Ziemniok i zdolności kulinarne. Waliłem już tu rzeczy byle jak, teraz mieszam moją kataną ziemniaków. W
tym czasie, jak się robią pringlesy, to mam tutaj psa. Witam w mojej kuchni, proszę bardzo. Mamy pringlesy nasze. Już tutaj proszę spojrzeć. No nie wiem, czy to apetycznie wygląda. No to ładne ziemniaki, zdolności kulinarne. No, już można ten, mam tu już moje danie, pringlesy, porównujcie no nie wygląda to jak pringlesy, ale zobaczymy jak smakuje. To jest smak paprykowo, mięsowy, z dodatkiem pieprzu, soli, majeranku. Dobra, zobaczmy. Ale chyba nie dacie mi żyć, jak nie spróbuję, więc... Tylko żebym się nie utopił. Który najlepiej wygląda? Ten chyba. Ten taki. O. Dobra, testujemy. To jest dobra. Ciepłe, dobrze przyprawione. Kurde, za dużo soli. Nie. Jest okej, tylko... Bez tej skórki byłoby 10 na 10, ale... Kurde, ta skórka jest obrzydliwa. O. Już taki surowy smakuje lepiej, wiem co mówię. Pozdro dla kumatych. A nie. Nie polecam tego lifehacka. Lifehack niezaliczony. Do widzenia Państwu.